Rzeczywistość wirtualna, z angielskiego virtual reality, to trójwymiarowy obraz, który został stworzony komputerowo. VR może przedstawiać różne przedmioty, obiekty, a nawet całe zdarzenia. W zależności od koncepcji, VR opiera się zarówno na elementach świata realnego, jak i całkowicie fikcyjnego. Najprościej można więc powiedzieć, że to określenie oznacza po prostu wirtualną imitację rzeczywistości. Standardowy zestaw, z którym być może mieliście już do czynienia, składa się z gogli VR oraz kontrolerów ruchu. Być może wasza szkoła również posiada zestawy VR. Zapytajcie o nie uczących was nauczycieli, bo jak pokazują badania, warto. Zmysł wzroku to najważniejszy i najbardziej dominujący zmysł człowieka. Technologia VR oszukuje ludzki mózg i podaje informacje wizualne w taki sposób, aby człowiekowi wydawało się, że przebywa gdzie indziej. Okulary i hełmy VR posiadają zazwyczaj własny zintegrowany wyświetlacz generujący obraz. Działa to podobnie do okularów 3D, z tą różnicą, że w ich przypadku obraz przygotowany jest wcześniej. Tutaj mamy do czynienia z obrazem tworzonym w czasie rzeczywistym. Gogle kreują wirtualną rzeczywistość poprzez pokazanie dwóch ekranów. Każde oko widzi nieco inny obraz i przyjmuje bodźce z różnych punktów. Drugim, najważniejszym zmysłem jest słuch. W goglach VR, podobnie jak ma to miejsce z obrazem generowanym, jest dźwięk, który tworzy przestrzeń akustyczną. Aby oszukać ten zmysł, bardzo ważne jest jak najdokładniejsze odwzorowanie świata rzeczywistego. W zależności od miejsca, w którym się znajdziemy, czy strony, w którą zwrócimy głowę, usłyszymy różne dźwięki. Będą one odpowiednio głośniejsze, cichsze lub bardziej stłumione. Bardzo dobrze możemy zaobserwować to na poniższym filmie. W zależności od przedmiotów i tego, z której strony są mijane, dźwięk rozchodzi się w naturalny dla człowieka sposób. VR, oszukując nasze dwa najważniejsze zmysły, zaciera granice ze światem rzeczywistym. Nasz mózg zaczyna wierzyć w to, że się tam znajdujemy. Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana przede wszystkim w filmach i grach. Znajduje swoje zastosowanie także m.in. w medycynie, podczas symulacji operacji czy architekturze, gdzie możemy przenieść się i zobaczyć budynek, projekt budynku na żywo.
VR jest idealnym rozwiązaniem w przypadkach, gdy realizacja w rzeczywistości mogłaby być niezwykle droga lub szczególnie niebezpieczna. Można ją więc wykorzystywać np. do szkolenia przyszłych pilotów czy w prowadzeniu zajęć z chirurgii na studiach medycznych. W takich sytuacjach virtual reality umożliwia zyskanie prawdziwego i cennego doświadczenia w wirtualnym i maksymalnie bezpiecznym świecie. W większości przypadków jest to też najbardziej ekonomiczne, czyli tańsze rozwiązanie i mowa tu na przykład o locie samolotem odrzutowym, zwiedzaniu różnych zakątków świata, czy też pływaniu z rekinami w Morzu Czerwonym. Dzięki VR łatwiej będzie szkolić specjalistów w ważnych dla ludzkiego życia dziedzinach. Lekarz-chirurg, pilot-myśliwca czy saper rozbrajający bombę, oni wszyscy mogą ćwiczyć dzięki wirtualnej rzeczywistości, co pozwoli w bezpieczny sposób zyskać niezbędne umiejętności. Zobacz, jak można uczyć się na przykład prawidłowego wykonywania operacji kolana, wykorzystując gogle VR. Marzysz o karierze pilota samolotowego? Chciałbyś zobaczyć, jak to jest siedzieć w kokpicie samolotu? Interesuje Cię, co się dzieje w kabinie załogi samolotu pasażerskiego? Niewątpliwie wizualizacje przestrzeni, która jeszcze nie istnieje, mogą być przydatnym narzędziem dla osób będących architektami lub projektantami wnętrz. Ich projekty mogą się dzięki temu stać niemal namacalne. Thank you.
Technologia wirtualnej rzeczywistości zyskuje coraz większe zastosowanie w przemyśle. Kreowanie sztucznego obrazu przestrzeni lub procesów może być wykorzystywane w projektowaniu. VR znajduje zastosowanie chociażby podczas planowania wielkich hal fabrycznych lub linii produkcyjnych. Dzięki niej można zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy projektu. Można od razu wykryć wszelkie błędy w projekcie oraz dokonać ulepszeń jeszcze przed wyposażeniem hali. Korzystają z tego na przykład wielkie koncerny motoryzacyjne czy zajmujące się produkcją samolotów. Dzięki tejże technologii możliwe jest również na przykład szkolenie pracowników hali produkcyjnej z przezbrajania linii produkcyjnej. Mówiąc prościej, pracownikom pokazuje się, jak mają obsługiwać linię, by była ona w stanie realizować różne projekty. Podsumowując, to spotkanie z technologią VR chciałbym, byście pamiętali, że technologia ta nie musi przekładać się jedynie na życie Was jako uczniów, przyszłych pracowników w danych zawodach czy pozalekcyjnych graczy gier komputerowych. Może ona nieść ze sobą wiele dobrego, pomagając nam przełamać swoje lęki i obawy i działać na nas wręcz terapeutycznie i relaksująco. Wyobraźcie sobie, że macie lęk wysokości i zakładając gogle VR mierzycie się z nim, zbliżając się do skarpy nad przepaścią. Wyobraźcie sobie, że nie umiejąc pływać, bojąc się głębokiej wody, jesteście w stanie zanurzyć się i obserwować rafę koralową z bliska. Hej, jestem Konrad. Jestem właścicielem i jedynym pracownikiem firmy Enklawa Twórcza, w której wspieram rozwój dorosłych i dzieci. Tworzę również programy i gry. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat wirtualnej rzeczywistości. Ale co to w ogóle jest ta wirtualna rzeczywistość? Co to w ogóle jest rzeczywistość? Rzeczywistość to jest wszystko to, co nas otacza. To są ludzie, przedmioty, zwierzęta, rośliny, wydarzenia. A co to znaczy, że coś jest wirtualne? No, jeżeli coś jest wirtualne, to można by powiedzieć, że nie jest fizyczne, że nie można tego po prostu dotknąć, powiedzmy. I właśnie wirtualna rzeczywistość, można ją określić jako wykorzystanie komputerów, telefonów w taki sposób, żebyśmy doświadczali czegoś tak, jakbyśmy byli właściwie w środku tych zdarzeń. Zastanawialiście się może kiedyś, czy to, co widzicie na ekranie komputera czy telefonu, jest prawdziwe? No, jak pewnie się domyślacie, nie jest. Rzeczywistość to jest to, co nas otacza. Przedmioty, ludzie, zwierzęta. A to, co widzicie na ekranie waszych urządzeń, to jest pewna wirtualna rzeczywistość, stworzona tylko i wyłącznie w tych urządzeniach. Żeby wczuć się w ten świat wirtualnej rzeczywistości, na komputerach stosujemy takie jakby okulary, które nakładamy na naszą głowę. Przy telefonach możemy na przykład korzystać z takich prostych okularków, które możemy nałożyć, żeby móc oglądać świat dookoła nas na telefonie. Czy spotkaliście się kiedyś z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości? Jednym z najczęstszych miejsc, gdzie możecie to spotkać, są gry. Jest bardzo wiele gier, które wykorzystuje to. Między innymi gra, której możemy poczuć się jak sprzedawca w sklepie czy na stacji benzynowej. Możemy wydawać hot dogi, robić herbatę naszym klientom, sprzedawać im coś. Czy chcieliście kiedyś poczuć się jak ptak? Wzbić się w przestworze tak po prostu? Dzięki wirtualnej rzeczywistości możecie to zrobić. Możemy po prostu czuć się, jakbyśmy lecieli w powietrzu, czując nawet wiatr we włosach. Czy wiecie, że są ludzie, którzy tak bardzo boją się czegoś, że nie są w stanie nic zrobić? Dzięki wirtualnej rzeczywistości można pokonywać ten strach, spotykając się z nim w bezpiecznym środowisku, w wirtualnym środowisku, tak naprawdę na przykład ćwiczyć chodzenie przy krawędzi, nie będąc tak naprawdę na krawędzi. Czy chcieliście kiedyś może tak po prostu przenieść się do lasu albo nad morze, żeby słuchać sobie odgłosu natury i odpoczywać? Mając wirtualną rzeczywistość, możemy to zrobić, nie wychodząc nawet z własnego pokoju. Czy chcieliście może kiedyś wybrać się do jakiegoś dalekiego kraju? Albo znacie może kogoś, kto ze względów zdrowotnych nie może tego zrobić, nie może nigdzie pojechać? Dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy to zrobić. Możecie nałożyć po prostu te okulary wirtualnej rzeczywistości i przenieść się gdzieś daleko stąd. Czy wiecie, kim jest projektant wnętrz? Jest to osoba, która pracuje, wymyślając, jak powinien wyglądać w środku dom albo mieszkanie. A dzięki wirtualnej rzeczywistości możecie poczuć się jak taki właśnie wirtualny projektant wnętrz.
przestawiając meble, układając jakieś dekoracje, wybierając kolor ściany albo wzór tapety, nie musząc tak naprawdę w ogóle się męczyć i nic przestawiać. Wiecie, czym jest pierwsza pomoc? Jest to bardzo ważna czynność. Dzięki niej możemy uratować ludzkie życie, zanim przyjedzie karetka, jeżeli ktoś uległ wypadkowi na przykład. Mając wirtualną rzeczywistość, możemy po nałożeniu okularów poczuć się, jakbyśmy byli na miejscu wypadku i możemy przećwiczyć te czynności, które pozwolą kiedyś uratować ludzkie życie. Jak widzicie, wirtualna rzeczywistość jest bardzo przydatna. Możemy jej używać w bardzo wielu sferach naszego życia. Dzięki temu możemy doświadczyć rzeczy, których normalnie ciężko nam jest doświadczyć. A teraz zapraszam Was na dalszy ciąg lekcji. Pamiętajmy jednak, że technologia VR, jak każda inna czynność, która sprawia nam przyjemność, może uzależniać. Dlatego też korzystajmy z niej w sposób racjonalny i z umiarem. Mając w pamięci obejrzane przed chwilą przykłady zastosowania technologii VR, zastanów się, jak można by było wykorzystać ją w zawodach wykonywanych przez Twoich rodziców. Kim chciałbyś być w przyszłości? Sprawdź, czy technologia VR ma już zastosowanie w tej dziedzinie. Jeśli nie ma, to zastanów się i wypisz możliwe jej wykorzystanie.